A więc witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu sobie zagramy w Timberborna. Jak możecie zauważyć, już zacząłem tutaj powoli, że tak powiem, zamykać tutaj przejścia. I zacząłem tutaj demolować ten tutaj obszar. Z tego właśnie powodu, żeby tutaj to jakoś, wiecie, zagospodarować ten teren. Tu trzeba sobie wybudować chyba dróżkę, bo inaczej tu nie wejdziemy. Tak samo tutaj jest na dole. Też zacząłem tutaj wodę rozciągać, dlatego jest tutaj tak zielono. Jak możecie zobaczyć tutaj po tym tutaj obszarze właśnie. Tu jest zielono właśnie, sadzimy marchewki, dlatego mamy teraz bardzo duże żarcie. Tutaj gdzieś się skład, widzę, powstaje. Nie, metalowe paloki, skład jest pełny. Aha, bo ja sobie muszę włączyć tu podgląd. Po prawej stronie u góry jest podgląd, jak możecie zobaczyć. Zbliża się susza, ale my jesteśmy, że tak powiem, dobrze w miarę przygotowani, jeśli chodzi o tą wodę, bo ta woda jest pełna. 1100 mamy, jest ok. Myślę, że możemy tutaj to już wysadzić. Pyk. Tak, i widzicie, ile się teraz zrobiło. Tutaj widzę, nie doszli. Tak, bo nie byli w stanie dosięgnąć najwidoczniej. I tutaj też nie są w stanie dosięgnąć. No, ale trudno. Ogólnie docelowo chcę utworzyć jeszcze jedno takie coś. Tutaj gdzieś bliżej. Właśnie w tą stronę. Ale w ogóle myślę, że... Poczekajcie, tu bym dał priorytet może na to, żeby oni mi to zaczęli budować tutaj w pierwszej kolejności. Mamy cztery jeszcze ten, czyli mógłbym się skupić na poszerzeniu ich tutaj naszego miejsca, że tak powiem, spania. Tak samo tutaj zacząłem konstrukcję tego, żeby to przejście nie było tu wodą, albo ale tutaj górą, żeby, wiecie, tutaj zamknąć ten przepływ tutaj. Tak samo byłem zmuszony postawić tu śluzę i co mi się dość nie podoba z tego względu, że nie będziemy w stanie się od tego oddzielić kompletnie. Będzie musiało być jakieś takie małe miejsce, gdzie jest przepływ, jak tutaj na przykład, czyli to jest docelowy poziom wody. Co jedyne, co my możemy zrobić, to rozwalić im drogi. No właśnie, więc może byśmy do tego doszli, żebyśmy to rozwalili, zniszcz budynki. Tak, ta droga mi nie jest potrzebna, tak, zniszcz to. Zniszcz to i będziemy chodzić po prostu tędy tylko, a tutaj damy sobie dynamit na całości. Tutaj, tutaj i tutaj. Żeby, wiecie, tu się, że tak powiem, zrobiło głębiej. Nie wiem, czy dobrze zrobić, żeby zamknąć tutaj te przepływy. Te są w sumie zamknięte, te też. Te są też wyżej zamknięte. Bo woda tutaj nam nie ucieknie, no nie. Poczekajcie, tu na pewno muszę podnieść o metr, na pewno. Bo woda mi stąd ucieknie pewnie. Nie mogę zobaczyć, jakoś rzucić na wodę, jak to się robiło. No tak to się robiło właśnie. Tu swoją drogą to tutaj jest trochę zanieczyszczona ta woda. Z niewiadomych względów, że tak powiem. Aha, bo ona stąd nie wypłynęła, dlatego jest zanieczyszczona. Bo wcześniej miałem tu fazę taką, że brudna woda tu leciała. Tak, i ona tam ucieka, bo to jest podniesione do metra. Więc tam i chwilę to utrzymają jeszcze, więc jest ok. Dobra, to też już zrobili, widzę, więc możemy to pyk zdetonować, tak samo jak i to. I tu się pewnie wzięli już za... Jeszcze się nie wzięli, ale są blisko. Tu tak samo podniósłbym priorytet tutaj na to. Tak, mamy trzech małych bobrów i cztery miejsca pracy. Mają bardzo dużo zadań do zrobienia, dlatego im tak długo to schodzi, a nie chcę im zwiększać czasu jeszcze. Tak samo tutaj też moglibyśmy zwiększyć priorytet na te dwie rzeczy, żebym mógł tutaj sobie postawić to przejście takie. Tak samo to też by trzeba było stąd przesuwać, przenosić, ale póki co jeszcze zostaje, bo docelowo zrobimy tak, że zrobimy takie tu przejście, jak tutaj widzicie, zamykam to. To będzie coś takiego samego. Tak jak tutaj jest prowadzone, o, na przykład. W sumie korzystając, że mamy aż tyle punktów, bo patrzcie, mamy aż 5,5 tysiąca punktów, moglibyśmy po kolei odblokowywać sobie na przykład tu słup ogłoszeniowy. Ozdobny słup, w tym, którym zamieszczają są ogłoszenia publiczne. Pewnie, że bierzemy. Patrzcie, jaki on ma szerokość. Akurat moglibyśmy go tutaj wstawić, tylko że tu nam nie wejdzie, tutaj by nam wszedł. A może byśmy go dali gdzieś tutaj. Bliżej, o, na przykład tutaj. I plus drugiego byśmy dali tutaj przy mieszkaniach. O, właśnie, to nam zwiększy tutaj ten zasięg. Tak samo mamy kierunek i siłę wiatru, coś tam, wiatrowskaz. Też moglibyśmy gdzieś dorzucić. Na przykład tutaj. Chociaż między budynkami to w teorii nie powinno działać. Żywopłot. Też mi odblokuje, jak wygląda taki żywopłot.
żebym mógł zobaczyć. To taki dekoracyjny blok widzę. Posąg Bobra też bierzemy i on kosztuje w sumie tanie, więc moglibyśmy go gdzieś tutaj też wstawić. Na przykład chwilowo byśmy sobie go wstawili tutaj, a drugiego tutaj, jeżeli jest do nich zasięg, to by go powinni, wiecie, wybudować, nie? Strach na wróble. No wiem, ale tu nie ma żadnych ptaków, żeby to tak miało działać, więc... Więc może byśmy sobie tutaj gdzieś takiego stracha na wróble wcisnęli. 3, 4, raz, 2, 3, 4. Czy musieliby iść mniej więcej w to miejsce? Byłoby dobrze. Nie wiem, zobaczymy. Stąd musimy wywalić w takim razie ten tutaj zasób. Oznacz zasoby do zniszczenia. Tak, i dajmy tu priorytet na szybko, żeby ktoś tu przyleciał, to ogarnął. Patrzcie, to tutaj też już jest ustawione ładnie, więc robimy pyk. Się więcej wody tutaj nazbiera. Susza, że tak powiem, ta mokra, ta nastała, więc oczywiście otwieramy tamę. To nam wszystko umarło? Nie, jest 8-3 dnia, więc jest ok. Trzyma się, że tak powiem. Tutaj też może byśmy to od razu wysadzili. O właśnie, tutaj na pewno te dwie rzeczy i tu nie potrzebujemy dojścia do tego. Więc byśmy zlikwidowali sobie budynki, pyk. Tak samo to przejście też możemy już zlikwidować. Tak, ja bym zlikwidował tą ścieżkę, sorry goście, ale już czas minął na tą waszą ścieżkę tutaj. Z tego względu, że my potrzebujemy to tutaj też zalać dynamitem, pyk. W ten sposób i może to też się tutaj pozbądźmy, tutaj, tutaj i dostawmy tu dynamit. Brakuje mi tu opcji, jakby przywołaj ostatnią tą, że wiecie, kliknę sobie tu i na przykład mogę, żeby wybrał mi ten sam blok, że tak powiem, bo nie wiem, czy jest coś takiego. Aha, i tu musimy zlikwidować, widzę, ten płotek, tak, żeby było tak samo jak tutaj. I możemy zobaczyć teraz w tych ozdobach. Właśnie, strach na wróble i w sumie zajął tyle, ile chcieliśmy, żeby zajął, to tutaj zrobimy tak samo. Dajmy tu wysoki priorytet na usunięcie tego. Usuń i wysoki priorytet. Pyk i pyk. Tu musiałem zmienić, jak możecie zobaczyć, dynamit na ten drugi. Z tego względu, że na tym drugim jest potrzebny jakiś, zaraz wam powiem. O, tutaj. Widzicie, jest potrzebne to drugie coś. To się nazywa... To jest to samo, co ten ekstrakt chyba. A nie wiem, jak się robi ekstrakt jeszcze. Więc do tego będziemy musieli dojść dopiero. Ale na razie idziemy może w ozdoby. Dachy też możemy odblokować. W sumie wszystko możemy tu odblokować z tej tutaj. Z tego tu miejsca pewnie. Mamy dalej 3000, a rzeczy są coraz tańsze. Tak, może się do czegoś to przyda. Tutaj był na pewno pomnik taki duży. To kosztuje 12 tysięcy, co nas nie stać, ale tutaj mamy pochodnia więzi. I ona jest dość sporawa, ale też dużo kosztuje. To może na razie nie. W nauce coś mamy ciekawego? Obserwatorium, ale ciągnie dużo prądu. Dobra, odblokujmy sobie te roboty może. Nie mówię, żebyśmy mieli ich jakoś strasznie używać, ale odblokować możemy i to też możemy odblokować, póki to widzę. I tak samo w mocy mamy duży wiatrak za 1,4, to nas nie stać. Ale akumulator grawitacyjny, czemu by nie? Tu byśmy mogli go wstawić z tej strony. Albo tu obok. Czyli coś takiego na przykład. Chociaż widzę, że nie wejdzie, bo to są słabe te. Jego się stawia tylko na ziemi najwidoczniej. Długo im tu schodzi, tu widzę rozłożenie tego całego dynamitu. Dobra, weź mi tutaj się zrób jeszcze jeden, ozdoby. Strach na wróble, pyk, i tu jeszcze jeden by wszedł, widzę po środku. A tak samo to tutaj damy, żeby zwiększyli tutaj zapotrzebowanie na to, żeby to szybciej powstało. O, tutaj już chodzi wiatrak. Wiatrak już chodzi, to on chodzi tak samo jak te wiatraki, nie? Nie, o dziwo nie. Dziwo w inną stronę się kręci. Chociaż nie, teraz się kręci, ok. Możemy zrzucić okiem, czego im brakuje. Urzędzenie pszczoły i uraz. Bo te pszczoły tu latają. Ale to tylko paru gości chodzi, więc nie powinno im to przeszkadzać. Grillowane kasztany. Mógłbym się wziąć też za
jakąś strefę tą, ale na razie chcę skończyć tą strefę jeszcze jedną, żeby stąd się pozbyć tych ziemniaków i przenieść może tą strefę gdzieś indziej, albo w ogóle gdzieś tutaj dalej. Ale daleko by mieli, więc tak trochę nie widzi mi się to. Dobra, możemy to wysadzić, mi się tak coś wydaje. A nie, oni jeszcze tu chodzą, no to dobra. Pozbywają się tych drzew pewnie i sadzą od razu te. To od razu całość rozwalimy na raz, a potem rozwalimy na drugi raz. Będzie ok, dobra, to tak samo tutaj dodam dynamit tu, bo też się tu przyda. Jak to zrobili już to tutaj? Tak, zrobili. Posąg dobrze odżywionego bobra. Estetyka posąg bobra w promieniu 3 kul. I widzicie, już mamy 11 przez to. Latarnia. To tak samo latarnia tu też możemy dorzucić. Nie dobrobyt, tylko ozdoby. Latarnia tutaj na przykład by weszła. Na bank by tu powinna wejść. A nie, bo to jest droga. No ale tutaj wejdzie na bank. Tylko że ona wtedy nic nie da. Tu by musiała wejść i tu by musiała gdzieś wejść najlepiej. Najlepiej tutaj. Bo wtedy chodzi, że działa na obie budynki, nie? No tak samo by musiała być jedna tutaj, a druga pewnie tutaj. Chwilowo oczywiście, żeby zwiększyć im jakby zadowolenie. Kłód mamy malutko. Żeby nasi goście się nie wyrabiali tutaj. To trzeba im pomóc. Dodając jeszcze jednego gościa. Ha, bo tu drzewa, nie ma drzew. Prędzej ten się tu nie wyrabia. Leśniczy mi się tu nie wyrabia niż ten. Dobra, to w takim razie jeszcze jedna chatka leśnika. No i tyle. Chyba, że po prostu jak to tutaj się uda nam wysadzić, to tą farmę tych przeniesiemy tutaj w tą stronę, a tutaj zrobimy mieszkalną. Tak będzie chyba najlepiej. Czyli tu moglibyśmy powoli już to wysadzać, bo to jest już całe zrobione praktycznie z betonu. Tak, no i niestety, ale zmarł mi bóbr, bo go nie widziałem, się wpierdzieli bez sensu. Dobra, daj mi to tu. To też mi tutaj wysadź. Proszę mi to tu rozwalić, żebym ja tu miał ładne dojście. No i oczywiście do tego prosiłbym, żebyście mi się tutaj wzięli za właśnie to. I oczywiście to mi tu stoi na drodze, więc to też musi być pozbyte się. To możemy zlikwidować i to możemy wysadzić. Aha, bo oni się pewnie wzięli za te. Oni się wzięli. A patrz, jak shifta się przytrzyma, to wam się zmienia ten. To nawet nie wiedziałem. Co wam się tu dzieje? Jesteście wszyscy chorzy, widzę. Więc chyba będę musiał dodać jeszcze ze dwa łóżka na pewno. Awaryjnie. Pokaż mi tutaj lampy. Zwiększyły się. Posąg bobra, wszyscy zadowoleni. Słup ogłoszeniowy jest full. Bo im to jest wyższe, tym oni dłużej żyją. Tak mi się chyba kojarzy coś. Możemy to tutaj zobaczyć. O, udało się nam pokonać tutaj jakby nowy rekord dobrobytu. Mamy plus 13. Później się po prostu skupimy, że będziemy jechali wszystko z góry do dołu, ale dopiero jak to tu skończymy przebudowę tego. Bo inaczej nie ma sensu jak dla mnie. Tu jest za dużo, widzicie. Za duży burdel jest tu w tym miejscu. A wszyscy by chcieli mieszkać bardziej w centrum, mi się wydaje, więc tu będzie nasza strefa taka mieszkalna, jak mówiłem. A tu? Postawiono już jest? Proszę bardzo, pyk. I jest postawione. Ile to w ogóle generuje mocy? 2000, więc jest wystarczające jak dla mnie. Nie wiem, czy tutaj nie zrobić po prostu schodów do góry. Jak i tak biegają, to na razie byśmy sobie tu dostawili na szybko schody. Na wysokim priorytecie, to by wiecie, zamiast tu biegać dookoła, by biegali sobie tędy. Idziesz to zrobić? Tak, jeszcze brakuje oczywiście czterech desek. To jest tu postawione? Postawione, ale nikt tam jeszcze nie pracuje. Musimy dostawić na pewno jeszcze jeden dom. Tak, tylko taki, żeby było na niego wejście. Więc my sobie postawimy to tak i wtedy nie będę musiał nic więcej dostawiać. Poza tym tylko tutaj, o właśnie. Będzie ok. Bardzo dużo jest projektów do zrobienia. Jakby to było Oxygen Not Included, to on stop by się świecił pewnie komunikat. Patrzcie, jak ładnie sobie tędy latają. Tu chyba zrobię takie drugie takie same przejście, mi się wydaje.
Czyli powiedzmy, że docelowo byśmy musieli mieć od tego punktu to wszystko jest do wysadzenia. Oczywiście to jest pierwsze, ale tak ogólnie. Patrzcie, widzicie? Mówiłem, że nie będą chodzić tamtędy. Się wezmą za tą robotę tutaj. I tak samo może zwiększymy priorytet na ten dom. Właśnie, żeby go mi szybciej postawili, to mi się więcej bobrów będzie robiło. Oczywiście musiałem dostawić jeszcze jedną fabrykę tutaj materiałów wybuchowych z tego względu, że za mało się ich produkuje w stosunku do naszych tutaj potrzeb, jak możecie zobaczyć. Chociaż tutaj się nam to już udało w miarę wysadzić i poszerzyć naszą tutaj miejscówkę. Ale nie jest to wystarczające, gdyż potrzebujemy jeszcze więcej, żeby to sobie tutaj rozciągnąć. Tak samo tutaj to będzie potrzebne. I tak samo możecie zobaczyć, że się zbliża ta zła woda, zła fala, czy jak to się tam nazywa, zło fala. Ale my sobie z tym poradzimy, zamykając ten odpływ tutaj. A tu się nie powinna przelać, bo zazwyczaj się jeszcze tu przelewało. Czekajcie, w którym miejscu się przelewało? Ja już się zgubiłem, tutaj. Ale podniosłem to wszystko jeden i już się nie przelewa. Złomu też troszeczkę jeszcze mamy, może zmniejszę ich tutaj, żeby gości mniej tu pracowało, bo aż taki on mi aktualnie niezbędny nie jest. Zresztą tu jest chyba full. Nie, 176, no ale to i tak jest w miarę okej. Bo nic tu więcej nie potrzeba. Hutę też możemy jedną przyblokować. Bo w sumie nie potrzebujemy tyle na razie tego. Na razie chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na... No właśnie, na materiał wybuchowy. Dobra, złofala się zaczęła. Więc wypadałoby, żebyśmy my podnieśli tamę. I z Lapolo zablokowali jej tutaj przepływ. I niech całość ucieka tam. Tu, ja patrzę, jaki tu jest mocny nurt. Nie? Tu by wystarczyło dać koło. I było okej. Okay. Tutaj jest w ogóle źródło z wody. Nie widziałem go wcześniej. A dość blisko nas jest. Ale nie, raczej nie jest nam na razie potrzebne. Tu bym chciał to się skupić też tutaj na tym, tak jak wam mówiłem wcześniej, żeby to tutaj podnieść. I wtedy poprzenoszę te tutaj koła. Koła wodne. Chociaż to też wystarczająco prądu generuje, więc nie wiem. A swoją drogą, czy na przykład z tym, z mocą, my jesteśmy w stanie postawić tutaj? Za daleko od dzielnicy niby, ale niby jest ok. Tylko nie wiem, ile takie coś by wytrzymało, nie? Był najwyżej na całej długości sobie tutaj postawił i tyle. Też nie głupi pomysł, mi się wydaje. Za to tutaj się nikt oczywiście nie wziął. Szkoda, że w nocy mi nie pracują. Bo by się przydało. I się okazało, jak możecie zobaczyć, bo zacząłem tworzyć taką samą konstrukcję jak tutaj. Że niestety, ale tą konstrukcję muszę trochę poszerzyć. Żeby była mniej więcej wymiarowo taka jak ta. I tutaj zrobimy przejście przez środek. Czyli te fabryki wszystkie będą stąd musiały być eksmitowane. Ale nie wiem, czy ich nie przeniosę po prostu tutaj gdzieś. Bo patrzcie, to jest to, że tutaj... Aha, bo nie, tu jest otwarte, ale tu nie ma żadnego innego przelewu. Więc nie rozumiem, na jakiej podstawie ta woda stąd ucieka. Jest tak jakby tu spadła przez to i wleciała do wszystko tutaj. Chyba, że to jest problem właśnie, bo ja tego tu nie zamykam i tu jest otwarte cały czas na zero, widzicie? Może tak być, a jakbym sobie to podniósł na te pół metra? Tak, to myślę, że następnym razem się lepiej przytrzyma i po prostu tutaj się dużo zebrało i tyle. Biorąc pod uwagę, że tutaj jest jeszcze głębiej, nie? Wcześniej nie było. Tak samo tutaj ten dom już jest zbudowany, więc już mam następnych gości tu mieszkających. Z żarciem nie mamy problemów, więc jest git. Tak samo tutaj. Aha, bo ja tu miałem wcześniej posadzone mlecz. Nie wiem dlaczego bombarło. Aha, bo nikt tego z powrotem nie sadził. Dobra. Wszystko jasne. Tu się okazało, że jest problem z tymi tu drzewami. Bo muszę wszystkie zrobić jakieś przejścia takie, żeby ktoś mi je wyciął. Bo inaczej nikt mi tego nie wytnie. Bo zobaczcie, że tu jest napisane, że jest za daleko od dzielnicy, nie mogą tu dotrzeć. Dziwne, że od spodu nie mogą tutaj to rozwalić. Myślałem, że można tak. Najwidoczniej nie. Dobra, więc rozwalamy sobie to. Tak? Czy oni gdzieś tu będą jeszcze łazić? Nie będą chodzić. To rozwalamy. Już mamy kawałek płaskiego obszaru, że tak powiem, otwarte. Plus będzie taki myk, że te schody niestety ale będziemy musieli przenieść na tą stronę. A stąd je rozwalić. Tak, bo tu będzie na płaskie i tu będzie na płaskie i tu zrobimy takie przejście. Nie wiem, czy to mi tutaj zadziała dobrze, ale tego drugiego bobra też tutaj wstawię. No i oczywiście muszę zrobić to coś.
Tak, i tutaj będziemy musieli zrobić takie coś. To jest głupota, ale niestety tak sobie gra wymyśliła. Tu musimy zamknąć to przejście. Dać tu schody i tutaj dać takie przejście i po prostu to odblokowywać, żeby oni tu mogli to wszystko wyciąć. Czyli tak samo będę musiał wstawić jedno tutaj. No to wychodzi, że tutaj też dwa. Nie na tym, tylko obok. Jak już. No to trochę może z tej strony. I tutaj damy z tej strony. I może z tej strony. No i oczywiście wszystko trzeba będzie oznaczyć drogami, żeby tam ktoś sięgnął. I tak samo tutaj, pyk. I tak samo w takim razie tutaj. I tu powinien być dostęp do tego wszystkiego. Więc może dam to na priorytet, żeby to szybko zrobili i się już tego pozbędziemy. Na przyszłość muszę pamiętać, żeby zamykać to do fulla. Popatrzcie, co się tu stało. Ta zła woda mi tu wleciała i zajęła mi to. Dobrze, że to jest przyblokowane na te pół metra. To chociaż tyle, bo jakbym tego nie zauważył, to mi wleciało tutaj do środka. Tak przynajmniej jest zablokowane. Dobra, to możemy też zdetonować. I to też. I tutaj moglibyśmy postawić. Jak ktoś do tego dosięgnie w ogóle. A pewnie nie dosięgnie, więc znając życie będę musiał tu skonstruować schody. Żeby ktoś tam się do jednak mu się udało. No tutaj jak to wygląda? No powoli już tutaj ścinają, widzę. Ale dla mnie jest ważniejsze, żebyście ścinali goście drzewa, niż żebyście. No właśnie, kto się za to tu weźmie? Dobra, pomimo tego, że mamy tu problem z tą złą wodą, już się to zbliża ku końcowi. Możemy zobaczyć. To ja sobie postanowiłem, że dokończymy naszą tutaj działo, tylko muszę skończyć tak, żebyśmy z jednego rzędu po prostu zdjęli wszystko, nie? Czyli na przykład jak to będę sobie ściągał i to też, to powinno być ok. Tak samo te możemy już porozwalać, bo one nam się przydać nie przydadzą. Aha, to jest bez sensu, że żeby ja zlikwidować to muszę zlikwidować drogę. Zaraz powinno się zapytać, czy chcę zlikwidować wszystkie, że tak powiem, rzeczy. Do tego ktoś tutaj dosięgnie? Dosięgnie, idzie nawet jeden. Dobra, to jest, teraz będzie dość istotnym punktem całej tej historii, żeby tu ściągnąć to na zero. Tak samo to też musimy tu ściągnąć na zero. Jak ta woda się tutaj nam ładnie przeczyści, to czysta właśnie. Chodziło stąd ucieka. Aha, bo tutaj jest następny zbiornik. To my sobie będziemy musieli ją podmienić na tej potrójnej śluzie. Po prostu musimy ją włączyć, żeby się ruszyła. I cała tu przeleci z czasem, że tak powiem, się zawinie. I się, wiecie, wymieni, bo to tutaj się coś tutaj się dzieje, to jest to zło. Pyk, to tutaj rozwalamy. Tą śluzę też możemy stąd zdjąć i postawić tutaj po prostu pyk. Coś takiego, patrzcie, widzicie, woda już się zmienia. Mamy chwilę, żeby przeżyć, że tak powiem, czasowo, żeby przetrwać, jest ok. No tu się teraz taki nurt powinien większy chyba zrobić, mi się wydaje, bo patrzcie, jak to się kręci. No. Tu minusem jest to, że ta woda się stąd nie wymieni. Ona się stąd nie wymieni. I ona tu będzie skażona, póki ona stąd nie wyleci, a ona stąd chyba nie wyleci. Chociaż coś tam wylatuje, to może. Z czasem. Dobra, tu mamy wszystko postawione. Więc detonujemy wszystko rzędami. Żeby dojść do tego, co my chcemy, czyli te poszerzenie naszego tutaj ogródka. Tak jest, zniszcz budynki. Tak, proszę mi wszystkie rozwalić. I do tych rzeczy, miejsc, które zostały, pozostawiajcie. Jest za daleko od dzielnicy, aha, bo tu nie ma drogi. W sensie, no drogi. Pewnie jak drogę postawię, to tu już będzie normalnie do dosięgnięcia, tak. Więc za to, żeby mi się wzięli, patrzę, że tutaj się już woda wymienia. Chodzi o to, że ona się musi przefiltrować z tym wszystkim i wylecieć mi stąd w ciul. Tu dużo daje, że jest to zamknięte i ucieka tym ujściem, ale moglibyśmy je przekierować tutaj bardziej. Dobra, dajmy tutaj, żeby ktoś przyleciał i tutaj to zniszczył. To ono mniej się będzie kierować też tutaj, a więcej tutaj, szybciej to się będzie, wiecie, filtrowało, nie? Patrzcie, bo tutaj jeszcze resztki jakieś są, tutaj widać, o. Zanikają, bo zanikają, ale jeszcze są. Ktoś tu przyjdzie to rozwalić? Tak, idzie tu bubr jeden. I otworzy tu przepływ, proszę bardzo. Drugi też tam można by otworzyć.
No, jaki to woda stąd nam ucieknie gdzieś? Nie wiem. Tutaj jest miejsce dopiero, żeby się stąd uciekła. Ale jak widzicie, to teraz tak, tu też tu dużo płynie przez to, że tu jest zablokowane i to się szybciej przefiltruje. Więc jest idealnie. Tutaj nam już ładnie kontynuują tą budowę. To jest dalej obumarło, bo oni się nie wzięli za sadzenie. W ogóle ktoś tu pracuje? A tu nikt nie pracuje. Mam 24 chorych, dlatego. Oni muszą się wyleczyć, a żeby się wyleczyć, to oni muszą. Muszą te antidota tutaj, tylko to są mlecze potrzebne, a żeby były mlecze. Kata leśnika jest potrzebna, żeby posadzić mlecze. A nasz leśnik jest tutaj. Chata leśnika. Tak, no to dobrze. Tak, zrobimy taki myk. Tu postawię to. I damy tutaj mlecze. Tak, i tu proszę mi sadzić mlecze. Zróbcie to mi szybko, opaki. I dam to na wysokim priorytecie, żeby tam gościu zawsze jakiś był. I jemu ja bym chciał ustawić priorytet. Mlecz. Okej, okay, to widzę też jest to tutaj do wysadzenia. Tu byśmy dali zniszczyli. Tam bym chciał się tego pozbyć. Żeby tu zacząć budować normalnie przejścia innego rodzaju. To jest tutaj ładnie prawie już gotowe. Więc po prostu to rozwalamy. To mi się tu nie podoba. Choć tutaj ktoś to rozwalał, no już. To możemy w takim razie pyk, pyk, pyk i pyk. Tu damy zniszcz zasoby. Oznacz zasoby do zniszczenia. Taki jest. Ale może nie wszystkie, bo tutaj damy tego bobra. I zrobimy takie samo coś jak to. No i pyk, damy tu boberka. Właśnie w taki sposób. Damy do niego drogę dookoła. Tu odejście na drugą stronę. Tutaj w dobrobycie szukamy ogrodzenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli musi być coś takiego. Pyk. Tutaj damy tak. Tutaj jak jest? Tutaj jest zamknięte całe, to tu też zamknijmy. Tam mi zdetonuj i dawaj mi jeszcze jedno. O zdetonowania też. Do tego dawaj mi z jedzeniem. Wydajne gospodarstwo, tutaj damy jedno. Jak się zmienia ten F? Tak, tutaj damy jedno. I tutaj musimy dać drugie. Żeby zrobić, wiecie, takie samo jak tu. Ławeczka. I ławeczka. Droga. Droga. Tu muszą być takie przejścia, muszą być plus... Ozdób. Latarenka wjeżdża jedna tutaj. I droga w kółko. Tak, jak tylko to miejsce zniknie. Okej. Okay. Tylko inaczej. Tu nie będzie drogi w kółko. To trzeba to zniszczyć. I tutaj też pewnie trzeba będzie, ale zobaczymy. Bo tu trzeba będzie to wysadzić. Tak mi się wydaje, żeby tu wodę poprowadzić. Więc zróbmy to na szybko. Plus do tego trzeba pamiętać, żeby tak, tu trzeba podnieść do pół metra.
Tu trzeba podnieść do pół metra. Tu trzeba podnieść na spokojnie nawet do metra, myślę. Bo się nie powinno tu chyba przelewać, miejmy nadzieję, chociaż tam mi się to nie podoba. Nie powinno się przelewać. Zobaczymy zaraz, jak się to tutaj nazbiera. Tylko to trochę zajmie, zanim się nazbiera, bo właśnie musi się najpierw tu nazbierać, żeby potem się tu nazbierać. Tak, a tutaj po co tu wpływa? Przecież to nigdzie nie wypływa dalej. To się tylko podnosi. No dobrze, niech się podnosi. Jak to tu wam wygląda, chłopaki? Powoli tu widzę, wam to jakoś idzie, no więc ja wam tu już pomogę w detonacji. Żeby mi się tu wody trochę nazbierało. I dajemy konstrukcję, pyk. I tutaj damy następną konstrukcję. Widzicie, bo jak przez to, że tu przepuszczam wodę, to tu się zbiera woda. Nie wiem tylko, czy tu nie będę musiał zrobić wejścia do środka też. Żeby się w tym środku nazbierało. Czyli na przykład bym musiał zrobić coś takiego, to bym musiał tą kawałek ziemi rozwalić. Na przykład tak. Widać tutaj. Aha, patrzcie, jak podniosłem tam. Nie będzie tak, to musi być pół metra jednak. Bo się tu będzie wylewało tymi wyjściami. I tu zrobimy też takie dojście na wysokim priorytecie. A tutaj damy troszeczkę niższy priorytet, no to puścimy tu od razu drogę, jak już będą mieli postawioną. Tak oto udało nam się zakończyć ten tutaj projekt drugi, że tak powiem. Tylko że tutaj mam posadzone praktycznie same ziemniaki, tutaj marchewkę, więc jest ten. Nawet udało nam się odbić od dna, bo to widzicie, dalbym 18 tych chorych, 22 wakaty. Udało mi się odbić od dna z tym, że dużo musiałem przekierować na fabryki, w sensie do żywności, nie? Żeby to jakoś tu uciągnąć. Na szczęście jakoś się to udało. W międzyczasie jeszcze jedna zła woda się tutaj dostała, ale już udało mi się nad nią zapanować. Tutaj oczywiście zwiększyłem sobie jakby stanowisko pobierania mleczy z tego względu, że było potrzebne mi do tych uleczenia tych moich ziomeczków. Potrzebujemy antidotum, nie? No właśnie, skoro potrzebujemy antidotum, no to musiałem sobie to zrobić, żeby to jakoś tu uciągnąć. Susza nam nie grozi, bo tam ta woda się tu przytrzyma. Będę musiał tylko pamiętać, żeby podnieść śluzę, żeby ona mi tutaj tej wody nie zabrała, ale to myślę, że będę pamiętał. Dużo rzeczy poblokowałem, bo jest problem właśnie z tymi wakatami. No i tyle. I myślę, że w następnym odcinku planuję pozbyć się może tych tutaj rzeczy, zrobić taką może mieszkalną dzielnicę, albo jeszcze przeniósłbym tutaj, wiecie, magazyny i coś tu bym pomyślał jeszcze na drugą stronę i zrobił na przykład takich 6 tutaj. Nie wiem, zobaczymy. Póki co dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.